Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 129. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 83. O Boże, nie milcz, nie bądź głuchy, nie bądź bezczynny, Boże. Bo oto burzą się Twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą. Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz. Pójdźcie, mówią, wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela. Zaiste, zmawiają się jednomyślnie i przeciw Tobie zawierają przymierze. Namioty Edomu z Izmaelitami, Moab i Chagryci, Gebal, Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru. Także Asyryjczycy połączyli się z nimi, dla synów Lota stali się oparciem. Uczyń im jak Madianitom i Siserze, jak i Jabinowi nad potokiem Kiszon, którzy polegli pod Endor, stali się nawozem dla ziemi. Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmuną, z wszystkimi ich przywódcami, którzy mówili, zagarnijmy dla siebie kraj Boga. O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu, do plew gnanych wichurą. Jak ogień pożera lasy, jak pożoga wypala góry, tak ich ścigaj Twoją nawałnicą i burzą Twoją zatrwóż ich. Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia Twego, Panie. Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze, niech będą pohańbieni i zginą. Niechaj poznają, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś najwyższy na całej ziemi. Za chwilę przeczytamy pierwszą Księgę Królewską, rozdziały od 4 do 6, w której autor przedstawi nam mądrość i bogactwo Salomona jako efekt Bożego błogosławieństwa. Przeczytamy również o przygotowaniu do budowy w Jerozolimie świątyni dla jedynego Boga. Król Salomon był królem nad całym Izraelem, a oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach. Azariasz, syn Sadoka, kapłan. Elichoref i Achiasz, synowie Siszy, pisarze. Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik. Benajasz, syn Jojady, wódz wojska. Sadok oraz Abiatar, kapłani. Azariasz, syn Natana, przełożony rządców. I Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla. Achiszar, zarządca pałacu. I Adoniram, syn Abdy, nadzorca robotników pracujących przymusowo. Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem 12 rządców zaopatrujących w żywność króla i jego dwór. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku. A oto ich imiona. Ben-Hur na górze Efraima, Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Hanan, Ben-Heset w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Hefer. Ben Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona. Baana, syn Achiluda, Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Betrzean za Izrael aż do Abel-Mechola koło Sartany. Ben Geber w Ramot w Gileadzie miał osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący 60 dużych miar obmurowanych, o brązowych zaworach u bram. Achinadab, syn Iddo, Mahanaim. Achimas u Neftalego. On również wziął za żonę córkę Salomona, Basmat. Baana, syn Huszaja, u Asera, łącznie ze wzgórzami. Joszafat, syn Paruacha, u Issachara. Shimei, syn Eli, u Benjamina. Geber, syn Uriego, w kraju Gilead, ziemię Sihona, króla Amoryckiego i Oga, króla Baszanu. I był jeden rządcą w kraju. Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.
Salomon panował od rzeki do kraju Filistynów i do granicy Egiptu nad wszystkimi królestwami. Składały one daninę i były poddane Salomonowi przez całe jego życie. Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło 30 kor najczystszej mąki i 60 kor zwykłej mąki, 10 tucznych wołów i 10 wołów pastwiskowych oraz 100 owiec, nie licząc jeleni, gazeli, danieli i tucznego ptactwa. Panował on też w całym Zarzeczu, od Tifsach do Gazy i nad wszystkimi królami Zarzecza, i zażywał pokoju ze wszystkich stron dokoła. Dlatego też przez wszystkie dni Salomona Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim figowcem, od Dan do Beerszeby. Salomon miał też 4000 stajni dla koni do swoich powozów i 12000 wierzchowców. Rządcy ci zaopatrywali króla Salomona i wszystkich zaproszonych do stołu królewskiego, każdy w swoim miesiącu, tak iż niczego nie brakowało. Również jęczmień i słomę dla koni pociągowych i rumaków sprowadzano na to miejsce, które każdemu było wyznaczone. Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieograniczony jak piasek na brzegu morza. Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i mądrość Egipcjan. Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem Ezrachitą i Hemanem, jak też Kalkolem i Dardą, synami Machola. A imię jego stało się sławne wśród wszystkich okolicznych narodów. Wypowiedział bowiem 3000 przysłów, a pieśni jego było 1005. Rozprawiał też o drzewach, od cedrów na Libanie aż do chizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi i o rybach. Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości. Hiram, król Tyru, posłał do Salomona swoje sługi, bo dowiedział się, że namaszczono go na króla w miejsce jego ojca, a Hiram był stale w przyjaźni z Dawidem. Wtedy Salomon przesłał Hiramowi takie słowa: wiesz, że Dawid, mój ojciec, nie mógł zbudować świątyni imieniu Pana, Boga swego, z powodu wojen, jakimi go dokoła otoczyli wrogowie, dopóki Pan nie położył ich pod jego stopy. A teraz Pan, Bóg mój, obdarzył mnie zewsząd pokojem. Nie ma przeciwnika ani też złego wydarzenia. Wobec tego zamierzam budować świątynię imieniu Pana, Boga mego, stosownie do tego, co Pan rzekł Dawidowi, memu ojcu. Twój syn, którego ci dam jako następcę na twoim tronie, on właśnie będzie budował świątynię dla mego imienia. Teraz więc każ naścinać mi cedrów z Libanu, a moi słudzy niech będą razem z twoimi sługami. Dam ci zapłatę dla twoich sług, jakiej tylko zażądasz, bo wiesz, że nie mamy ludzi tak umiejących ciąć drzewa jak Sydończycy. Gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i rzekł: niech będzie dziś błogosławiony Pan, który Dawidowi dał mądrego syna, by władał tym wielkim ludem. Następnie Hiram przesłał Salomonowi te słowa: wysłuchałem tego, co mi przesłałeś. Ja spełnię wszystkie twoje życzenia co do drewna cedrowego i co do drewna cyprysowego. Słudzy moi sprowadzają je z Libanu do morza, a ja zestawię je na morzu w Tratwy i przeciągnę je na to miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je rozłączyć, a ty je weźmiesz i spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć w żywność. Tak Hiram dostarczał Salomonowi drewna cedrowego i drewna cyprysowego, ile tylko ten potrzebował. Salomon zaś dawał Hiramowi na wyżywienie jego dworu 20000 kor pszenicy i 20000 bat tłoczonej oliwy. Co roku Salomon dawał to Hiramowi. Pan bowiem obdarzył Salomona mądrością, tak jak mu przyrzekł. Utrwaliła się zatem przyjaźń między Hiramem a Salomonem, gdyż zawarli ze sobą przymierze. Król Salomon wziął robotników pracujących przymusowo z całego Izraela. Było takich robotników 30000. Wysyłał ich do Libanu co miesiąc po 10000 na zmianę. Miesiąc byli w Libanie, a 2 miesiące w domu. Nadzorcą robotników pracujących przymusowo był Adoniram. Salomon miał też 70000 tragarzy
i 80 tysięcy kamieniarzy. Ponadto Salomon miał prócz wyższych urzędników zarządzających pracami 3300 nadzorujących lud wykonujący pracę. Król polecił im, aby kazali wydobywać wielkie kamienie, wyborowe i ciosane, na założenie fundamentów budowli. Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z giblitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni. W roku 480 po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Zif, to jest drugim, czwartego roku panowania Salomona nad Izraelem, rozpoczął on budowę domu dla Pana. Dom, który Salomon zbudował dla Pana, miał 60 łokci długości, 20 szerokości i 30 wysokości. Sień zaś przed główną budowlą świątyni miała 20 łokci długości, stosownie do szerokości świątyni, i 10 łokci szerokości w kierunku długości świątyni. Świątynię zaopatrzył w okna o zakratowanych wnękach. Na murze świątyni dokoła poprowadził nadbudowę z pięter wzdłuż murów świątyni wokół głównej budowli i sanktuarium oraz zrobił dokoła boczne pomieszczenia. Piętro dolne szerokości 5 łokci, średnie szerokości 6 łokci, a trzecie szerokości 7 łokci, gdyż zaopatrzył dom na zewnątrz w skarpy dokoła, aby pomieszczeń bocznych nie podtrzymywały mury świątyni. Dom zaś przy wznoszeniu go został zbudowany z kamieni, których po wydobyciu już nie obrabiano. Dlatego nie słyszano w domu przy jego budowie ani młota, ani siekiery, ani żadnego narzędzia żelaznego. Drzwi do średniego pomieszczenia bocznego były przy prawym skrzydle domu, przez które po krętych schodach wstępowano do średniego, a ze średniego do trzeciego. Tak więc zbudował tę świątynię i wykańczając opatrzył ją wklęsłym stropem cedrowym. Nadbudowę wzniósł nad całą świątynią na 5 łokci wysoko i połączył ze świątynią drewnem cedrowym. Potem Pan skierował do Salomona te słowa. Jeżeli będziesz postępował według moich praw i wypełniał moje nakazy oraz przestrzegał wszystkich moich poleceń, postępując według nich, to wypełnię na tobie moją obietnicę daną Dawidowi, twemu ojcu, i w świątyni tej, którą mi budujesz, zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę mego ludu izraelskiego. A oto tak zbudował Salomon i wykończył tę świątynię. Mury domu obłożył wewnątrz deskami cedrowymi od podłogi domu aż do belek sufitu, wnętrze pokrył drewnem, a podłogę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. Ponadto od tylnej strony świątyni zbudował z desek cedrowych od podłogi aż do belek ścianę na 20 łokci, aby oddzielić od świątyni sanktuarium, to jest miejsce najświętsze. 40 łokci długości miała świątynia przed sanktuarium. Cedrowe wnętrze świątyni zdobiły rzeźby rozchylonych kielichów kwiatowych i girlandy kwiecia. Wszystko było cedrowe. Kamienia nie było widać. Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza Pańskiego. Sanktuarium było 20 łokci długie, 20 łokci szerokie i 20 łokci wysokie. Wyłożył je czystym złotem. Wyłożył też ołtarz cedrowy. Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również czystym złotem i założył złote łańcuchy przed sanktuarium, które wyłożył złotem. Tak więc pokrył złotem całą świątynię. Dokładnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed sanktuarium. W sanktuarium wykonał dwa cheruby 10-łokciowej wysokości z drewna oliwkowego. Jedno skrzydło cheruba miało 5 łokci i drugie skrzydło cheruba miało też 5 łokci. Więc od końca do końca jego skrzydeł było 10 łokci. Drugi cherub miał ten sam rozmiar 10 łokci i obydwa cheruby miały takie same kształty. Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła 10 łokci. Gdy umieścił te cheruby w głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że skrzydło jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni dotykały się wzajemnie. Cheruby te pokrył złotem. Ponadto na wszystkich ścianach świątyni dookoła wyrył jako płaskorzeźby podobizny cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz.
Podłogę świątyni również pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz. Wejście zaś do sanktuarium zaopatrzył w podwoje z drewna oliwkowego, a filary były pięciokątne. Na tych zaś podwojach z drewna oliwkowego też wyrzeźbił podobizny cherubów, palm i girlandy kwiatów oraz pokrył złotem i obił nim owe cheruby i palmy. Również wejście do świątyni zaopatrzył w czworokątne odrzwia z drewna oliwkowego i podwójne drzwi z drewna cyprysowego. Dwie obracające się deski tworzyły jedno skrzydło i dwie obracające się deski drugie. Na nich wyrzeźbił cheruby, palmy, girlandy kwiatów oraz pokrył te płaskorzeźby cienkim złotem. Ponadto obudował dziedziniec wewnętrzny trzema rzędami ciosowych kamieni i rzędem ociosanych belek cedrowych. Fundament domu pańskiego został założony w miesiącu Ziw roku 4. W roku zaś 11 w miesiącu Bul, który jest 8, ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i z całym jej urządzeniem. A więc budował ją 7 lat. Fragment Dzieł Apostolskich, rozdział 15, wersety od 22 do 35, ukazuje praktyczne wdrożenie decyzji Soboru Jerozolimskiego i podkreśla znaczenie komunikacji i dialogu w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych wspólnoty. Sobór, reprezentujący jedność w różnorodności i międzykulturowe zrozumienie, staje się wzorem dla przyszłych pokoleń chrześcijan w kwestii radzenia sobie z doktrynalnymi i praktycznymi wyzwaniami. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabą i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią. Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w licznych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. Po pewnym czasie odeszli w pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali. A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc razem z wielu innymi słowo Pańskie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.